W imieniu DOS Fundacji Dbam o Zdrowie witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki. Ten rok jest właśnie poświęcony Moniuszce z okazji 200. rocznicy jego urodzin. Przed Państwem pani Anna Jeremus-Lewandowska. Pan Ziemowit Wojtczak. I jako pani Ament, pan Jarosław Domagała. Witam, dziękuję i oddaję już Państwu głos. Błyszczą krople rosy, mroczystej dłoni, ukryta we wrzosy, gdzieś jałówka dzwoni. Piękną miłą dłonią leci w stronę wesoło, w koło kwioty wonią, kwitną goje w koło. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask zielone złoci drzewa? Gdzie wieńcem bloszcz ruiny dawne stroi, gdzie bujanor i cyprys cicho stoi, znasz li ten kraj, ach ta moja. Żegnając dziewczyną, kręci jak pleciono, bić się to i być, to pamięta lepiej, czy dusza nic. Ja ciebie kocham, ach te słowa, tak dziwnie w moim sercu brzmią. Czyż ma powrócić wiosna nowa i zbudzić kwiaty, co w nim śpią? Czyż ma powrócić wiosna nowa i zbudzić kwiaty, co w nim śpią? Czyż być może, czy mnie nie zwodzi nocleń moc? Ach nie, bo jasno widzę zorzę i wierzchającą widzę noc. Ach nie, ciebie kocham, świat się zmienia. Zakwita szczęście od tych słów. I tak jak w pierwszych dniach stworzenia przybiera ślubną szatę znów. I tak jak w pierwszych dniach stworzenia.
marzenia, przybiera ślub.